marnuje czas. O co chodzi? Trzeba wam czego? Zaszaleje, póty kwarantanna będzie. Tak gadali na rynku. O co chodzi, Wiedźminie? Robisz czasami sekcję zwłok? A po co? Dziury w brzuchu to porachunki mafijne. Urwana głowa to wilkołak albo inna cholera. A spazmy i czarny język to trucizna. W pierwszym przypadku przyciskamy baraninę. W drugim sprawę przekazujemy zakonowi albo wynajmujemy wiedźmina. W trzecim to w 90% przypadków żona. Sekcje to strata czasu. Matoły. O, moje plecy. Źle się czuję. A co mam zrobić? Silniejszy jest. Wieczny ogniu, wypełnij me serce. O co chodzi? Trzeba wam czego? Dużo wiesz o zgonach w mieście. Pomagasz czasem w śledztwach? Czasem opowiadam Raymondowi o ciekawszych nieboszczykach. Ponoć to pomaga w dedukcji czy coś. Nie ufam Raymondowi. On coś kręci. Stary Raymond? W życiu! Jest lojalny wobec klientów. Może, ale z tym śledztwem sobie nie radzi. Czuję, że sam poradzę sobie lepiej. Wpuścisz mnie na cmentarz? Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Co mam zrobić, żebyś zmienił decyzję? Potrzebuję oficjalnej zgody od kapitana Majsa. Nie dasz się inaczej przekonać? Może mogę ci jakoś pomóc. Po prawdzie to możesz. Zadłużyłem się strasznie u Talara. Jeśli jakoś go przekonasz, żeby mi darował, dam ci klucz na cmentarz. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej gorzałki. Wpisz sobie. Thank you.
Co podać? Szkoda dla was słów. Za mało mi płacą. O co chodzi, Wiedźminie? Załatwisz mi wejściówkę na cmentarz? Nie ma problemu. Może przy okazji trochę go oczyścisz. Jest tam ostatnio niebezpiecznie. Zobaczymy, co da się zrobić. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Możesz załatwić mi wejście na cmentarz? Ja mogę wszystko, ale nie chcę. Może dasz się przekonać. To kurewskie śledztwo zaczyna mnie męczyć. Udowodnij, że jestem niewinny. Bywaj. Za mało mi płacą. Lepiej wystawię mu weksel. Wieczny ogniu wypełni me serce. O co chodzi? Trzeba wam czego? Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. Oj, płytko leżysz, słoneczko. Nie ma to jak niezły trunek. Ano. Hej, ho, na umrzyka skrzyni i butelka rumu. Rumu! Nie powiesz mi chyba nic ciekawego. O co chodzi? Trzeba wam czego? Chcę wejść na cmentarz. Nie da rady. Decyzja administracyjna była, żeby nie wpuszczać. Mam przepustkę od kapitana Majsa. Masz tu klucze. Możesz wejść i porozglądać się po krypcie. Tam trafiają świeżaki. Ale jak cię zabiją, to nie przychodź po nocach z pretensjami. Bywaj.
O co chodzi? Trzeba wam czego? Oto twój klucz. I co? Dowiedziałeś się czegoś? W krypcie jest ciało Raymonda. Jak to możliwe? Przecież rozmawiałem z nim całkiem niedawno. Teraz mam pewność. Pod Raymonda podszywa się mak iluzjonista, przywódca Salamandry. Tak, stanowczo powinienem to zrobić. Starość, nie radość. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Wiem, że to Raymond. Detektyw Raymond? Zaiste, Wiedźminie. Możesz mieć rację, ale to by znaczyło, że... Prawdziwy detektyw nie żyje. Azar Javed, ukryty pod iluzją, korzysta z dobrego imienia Raymonda. Niebywałe. Przyznaję, Geralt, jestem pod wrażeniem. Co zamierzasz? Rozumiem. Możesz przestać się uśmiechać i tak mam niespokojne sny. Ale to nierozsądne. Na twoim miejscu porozumiałbym się z Kalksteinem. Na każdy czar istnieje przeciwczar, a na każde zaklęcie przeciwzaklęcie. Alchemik może ci pomóc. Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe.
Jeszcze tu wrócę. Chce się zaciągnąć do straży, wyobrażasz sobie? Co on, szalony? Na starość przygód mu się zachciało? Ech, gdybym był... No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Rozgryzłem Javeda. Mów. Podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Javed swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczuć na Vincenta, Baraninę i Kalksteina. Nie wiem, co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Pogadaj z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. Rozpracowałem salamandrę. Jasne. Jeszcze tu wrócę. Czas na modlitwę. Dobry. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. Ależ sobie podjęł. Jestem taka rozpalona. Wszyscy mnie dzisiaj wkurzają. O co chodzi? Trzeba wam czego? No dobra, właź. Czego chcesz, biały wilku? Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Komuś bardzo zależało, żebym myślał, że wspierasz salamandrę. A ja myślałem, że to oni cię na mnie nasłali. To interesujące, co mówisz. Chcą wysadzić mnie z siodła. Próbowali mnie otruć. Wysłali też kilku zamaskowanych pedałów z mieczykami. Ale to za mało na wujka Baraniny. Myślałem, że jesteś kolejny. Wiem, że walczysz z salamandrą. Też na nich poluję. Javed chce przejąć mój interes. Postanowił zacząć od dziewczynek. Wiesz dlaczego? Chociaż dawno temu opuścił Zerikanię i szkolił się na maga, w głębi duszy pozostał pieprzonym dzikusem. Teraz rozumiesz? Nie bardzo. Kieruje się instynktem. Myśli swoim wielkim czarnym kutasem. Do tego ma dość szczególne upodobania. Kręci go ogień. Dziewczynki boją się jak jasna cholera, a wierz mi, byle co nie jest w stanie ich przestraszyć. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Rozgryzłem salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Jeszcze tu wrócę.
Uciekajcie! O co chodzi, Wiedźminie? Trzeba wyczekać moment. Atak! Już wiem, co cię łączy z Salamandrą. Umieram z ciekawości. Wiem, że to Raymond. Co Raymond? To on jest szefem Salamandry. Wierz mi, Wiedźminie, że kto jak kto, ale Raymond ma wystarczająco dużo powodów, by nienawidzić Salamandry. Poza tym ich dowódcą jest Javed. Otóż to... Javed i Raymond to ta sama osoba. Jakiś czas temu Salamandra zamordowała prawdziwego detektywa. Od tamtej pory Javed, ukryty pod magiczną iluzją, swobodnie realizuje swoje cele, korzystając z dobrego imienia Raymonda. Jak do tego doszedłeś? Drogą dedukcji, drogi kapitanie. To najlepszy i niepodważalny instrument śledczego. Zatem Raymond... Już niedługo pełnia... Będę go miał na oku. Załatwię robotę papierkową, pozwolenie na akcję i tym podobne. Trochę to potrwa. Co pełnia ma z tym wspólnego? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. Cierpliwości, Wiedźminie. Zamkniemy drania, ale wszystko w swoim czasie. Znasz powiedzenie, chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to sam? Co masz na myśli? Zupełnie nic. Zapomnij o tym. A, byłbym zapomniał. Jeśli to prawda... A coś mi mówi, że tak. To muszę przyznać, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dzięki, Geralt. Bywaj. Najebał ich wszystkich, pies. Hej tam! Co by tu wykonywał? Jak mogła mnie tak... Przepraszam, zamyśliłem się. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Masz dla mnie szpik Al-Guli? Jeszcze nie, ale zgłoszę się niedługo. Nie zwlekaj, szpik potrzebny mi jest do mikstur. Przepraszam, zamyśliłem się. Podejrzewałem cię o współpracę z Javedem. Sądzisz, że pracuję dla Salamandry? Zaraz pęknę ze śmiechu. Ktoś zadał sobie wiele trudu, żeby cię wrobić. Czyli wierzysz, że to nie ja? Tak. Azar chciał, żebym myślał, że pracujesz dla niego. W życiu bym tego nie zrobił. A wiesz czemu? Tak? Ten szaleniec wykorzystuje moc żywiołu ognia. To skrajnie niebezpieczne. Żywioł ognia jest pierwiastkiem chaosu, nie poddającym się racjonalnemu rozumowaniu. Przeciwieństwem naturalnego ładu, który uosabiają inne żywioły. Wystarczy. Rozumiem, że korzystanie z żywiołu ognia jest niebezpieczne. To mi wystarczy.